Cześć, cześć, tutaj Michał Siwa z tej strony, czyli Misiek Bit, a to jest Uncharted otwarta beta w trybie multiplayer. Naszym zadaniem jest główne starcie, czyli deathmatch drużynowy 5 na 5, albo mniej, w zależności ile osób się przyłączy. A na pewno osób nie brakuje. Wybrałem Sayego, no i pewnie zauważyliście, że ma na sobie dziwne ubranie. Wcześniej chciałem wam pokazać jeszcze na tym filmiku, jak można ubrać skórki i takie tam, lecz niestety, jakby to wam powiedzieć, czasu mi antenowego zabrakło. Niestety mogę się mieścić tylko w 15 minutach, a musiałem coś odjąć, sorry. Ale mogę za to powiedzieć, że będą aż dwie rozgrywki. Lekko przecięte, ale będą. I wybrałem tylko te najlepsze. Te, które wygrywam na pierwszym miejscu z najlepszym wynikiem. No co? Też będą były porażki, ale wolę na początek coś ładniejszego. Już w porządku. Poza tym sam nie mogłem się powstrzymać, pochwalić się moim pierwszym gameplayem. Znaczy, z takim mocnym gameplayem. Bez zgonów. Aż sam się dziwię. Na YouTube można już zobaczyć top 5 najlepszych gameplayer, graczy, że tak powiem. Nieźle się nawet popisali, no czasami to był zwykły Fuchs, co sam nie uważam, że to powinien być najlepszy grać, po prostu Fuchs miało mu się i tyle. Mamy tutaj możliwość zakupu za zebrane pieniądze za pośrednictwem zbierania znajdziek, bądź no wiadomo, że jak ktoś zginie, to od razu jakieś punkty są, nie? No, w każdym razie za te pieniądze będziemy mogli sobie kupić broń ciężką, różnego rodzaju dopalacze, pomocników i epickie moce mistyczne, takie jak w poprzednich częściach gry. Niestety od razu nie będziemy mogli sobie wybierać broni, ja tylko tutaj wziąłem taki już przygotowany zestaw taktyka, czy tam zwiadowcy, o zwiadowcy, się nazywa zwiadowca. Rozgrywka jest trochę podobna do The Last of Us, z taką różnicą, że no jakby to powiedzieć, no tutaj trzeba być bardzo dynamicznym i zręcznym. Niestety, jak się ktoś za bardzo wolno rusza, no to sobie za bardzo nie poradzi. Ale to i tak lepsza rozgrywka niż w Uncharted 3. Mamy też możliwość, oczywiście tam do wyboru różne klasy, no i każda klasa ma co innego. Na przykład ja mam miny, inni mogą mieć apteczki pobudzające. Nie takie, które wam dadzą życie, ale takie, które reanimują poległych. I jeszcze granaty odłamkowe. Bardzo przydatne, zwłaszcza kiedy na mnie próbowali na mnie stosować, ale jakoś sobie poradziłem. O, tutaj mamy moc Gina. Dzięki temu będziemy bardziej zręczni, a podczas uników, czyli takich przewrotów, będziemy mogli być w ogóle, jakby to powiedzieć. Jakby się kawałeczek teleportować, o, tak to powiem. O, zaliczyło, yeah, jestem królem knockoutów, yeah. Raz mi się trafiło strzelić snajperką prosto heada, kiedy ten jechał po linie. A właśnie, zapomniałem też powiedzieć, też tutaj jest możliwość przenoszenia się za pośrednictwem liny z hakiem. Można też przywalić takim hakiem bardzo mocno, dzięki temu jednym ciosem możemy, jakby to powiedzieć,
powalić przeciwnika na nogi. Jeszcze nie użyłem lampy Dzina, ale spokojnie, niedługo ją użyję. Przecież po co się okupywałem, nie? Po prostu czekam na odpowiedni moment. Mamy też możliwość kupienia. Pamiętacie Uncharted 1? Taki duży sarkofag? Eldorado? No, to właśnie też będziemy mogli użyć tej mistycznej mocy. I będzie to ona jakby takim punktem, który będzie wysyłał różne dusze do ranienia przeciwników. O, to jest moc Dzina. Doskonale się nadaje w parze z shotgunem, bądź pistoletem maszynowym. O, tutaj też możemy zbierać różne relikwie, dzięki którym będziemy mogli sobie też kupić daną skórkę, gest lub co innego. A, i przy okazji, o! Tym właśnie chciałem się pochwalić. Moim pierwszym wynikiem, pierwsze miejsce. Yeah. No i tutaj niestety musiałem już się śpieszyć, bo wiadomo, no filmik 15-minutowy musi się zmieścić jakoś w tym 15 minutach granicy niestety. Ale spokojnie, to też fajna rozgrywka. Headshot. A i trzeba uważać na różne miejsca. Jak tamten snajper. Specjalnie wziąłem tym razem zestaw niestandardowy, by samemu skorzystać z różnych dodatków, osiągnąć takie tam. No niestety, no będą zgony, no. Przynajmniej zobaczycie, jak to będzie wyglądało. I mamy też ze sobą apteczki. Powtarzam, ich do użytku nie nadaje się do regenerowania życia, tylko do reanimacji. Pamiętajcie, że kiedy przeciwnik jest blisko, to warto robić częste uniki. Dzięki temu większość kul nas nie trafi, bądź my sami będziemy mogli zadać tyle obrażeń ogniem niecelowanym z bliska. Uziemiony! Wysadziło mnie. Ale spokojnie, Sali mnie uratuje. Życie mi... Dobra, miłego go życzę. Puszczę wam jakąś muzyczkę, jeżeli mi się uda doczepić. Poczęstuj się! Pomoc. Docenię.
Nic mi się nie oprze! Dla bohaterów, antybohaterów.